Zaczynamy test ogniwa. 19. Troszeczkę z poślizgiem, chyba 3-dniowym, bo chciałem coś innego robić, później coś nasiadło i tak wyszło. No ale mamy 13-10, bardzo duże napięcie. Tu mamy taką karteczkę, bo ładowanie trwało 2 godziny i 15 minut, więc minus to, to 45 minut jesteśmy po 24 godzinach, no nawet takie 50. Jesteśmy 24.50, dajemy start. I co tu mamy? 17.14. U, 19. Faktycznie 19.3. No tak może nawet by było. Bo jest troszeczkę cieplej, czyli można przyjąć, że 18 stopni spokojnie tutaj jest. Dobra, lecimy dalej. A więc test się zakończył dosłownie przed kilkoma sekundami, niż ustawiłem sobie kamerę. I mamy 104 z 110. No ale jest troszeczkę chłodniej prawdopodobnie, bo mniej grzeje. Albo inaczej, jest ciepło tutaj, 20. A tu mamy 21. Tak dla kontroli jeszcze zrobimy tu. Też jest 21. A ja mam 32. Więc to by pasowało. Termometr nie wali koce połów. Jest powyżej 20 stopni. Może nie zawsze było. No ale mamy 104 amperogodziny. Co dalej mamy ponad normę. Więc bierzemy go na ładowarkę i wrzucamy kolejny akumulator. Właśnie otworzyłem 19 po teście, wrzuciłem ją na ładowanie i tak patrzę do cel. Okej, sucho, sucho, a tutaj już pływa, tutaj też pływa, więc chyba sprzedający podjął taką samą strategię jak ja, że śledzik lubi pływać. A więc zaczynamy kolejny test. Jest to 24. Waga dość spoko. 2 godziny się ładował, więc jesteśmy tak w sumie w 22 godzinie. Ładnie trzyma napięcie, prawie 13,1 plus minus. To co? Startujemy. Niech trafię. Leci kabarecik. Zmierzymy sobie temperaturę. No jest troszkę zimniej, jest 15,7. Teraz mamy coś minus 4 na dworze, a tylko leci klimatyzator, więc 15,7. Góra, dół. Dobra, widzimy się prawdopodobnie za 21 godzin. Test się zakończył, mamy prawie że 24 godziny. A test trwał 21-22 i mamy 106 amperogodzin, mimo że na pewno temperatura nie raczy być za duża. Mamy 15, no, złapać jakoś tak optymalnie, 15-2. Nawet na tych termometrach widać, że nie ma za ciepło, bo zaś zima sobie fikołka zrobiła. No ale mamy 106 amperogodzin z deklarowanych 109, więc nie wyszło tak źle. Zaczynamy kolejny test. Na stole pacjent numer 40. Jesteśmy 10 minut spóźnieni, bo ładowanie go trwało około 40 minut, więc lecimy z tematem. Mamy C20 zaś ustawiony, bo coś innego robiłem, więc sobie jeszcze raz sprawdzam. Mi się zdarzało, że gdzieś coś naknociłem i później zaś od początku wszystko ok. Temperatury pasują, napięcie jest ok. Zaczynamy. Leci ładnie.
sobie ściągłem ten pasek, żeby ładniej szło. Właśnie sobie skasujemy. I lecimy z tematem. Ile mamy? 19. 19.1. No nawet. Oj, wszystko zgasło. Przetwornica się wyłączyła. No ale pasuje mniej więcej. Więc można powiedzieć, że lecimy. Tylko że muszę gdzieś indziej się wpiąć, bo będziemy migać non stop. Na szczęście wszystko jest na UPS-ie i pompa nie zdechła między przeskoczeniu z jednego na drugie. No tak, próbuję wykorzystać ile idzie. Niestety pogoda nie jest aż taka, żeby lecieć na fulla. Dobra, zobaczymy się, mam nadzieję, za 21 godzin. I nie zdążyłem złapać zoom. 21 godzin plus 3 minuty, więc jest oko. Ok, 105 amperogodzin z deklarowanych 110. No to nie ma źle, mieścimy się w statystykach jak było. Bierzemy zaraz pacjenta na wagę. Zobaczymy, co pokaże. Znaczy wagę. Naładowanie i będziemy dolewać do cel. Według nowego schematu, że karteczka i będę wpisywał, która cela ile dostaje. Na te bezpieczniki z tego, bo tutaj też się celuje. Też się celuje w coś. Dobra. Lecimy z tematem zaraz dalej. Ja tak mocno rozkojarzony, że zapomniałem zmierzyć 20 i 20,2. Dobra, dorzucamy. Zdążyłem wyłączyć, nie zrobiłem zdjęcia. No, chcę jak najszybciej to ogarnąć. Tak to można powiedzieć, bo już 1/3 roku tego, raczej 1/4 roku już to jadę z tymi akumulatorami. A więc ostatni pacjent na stole. Mamy pół godziny po 24 godzinach. Pacjent 23. Jego parametry przed testem. No przed testem. Przed zakupem teoretycznie. No i lecimy. Ma ładnie 13 V. C20. Patrzę, czy wszystko pokasowałem. I lecimy z tematem. Teraz tak, jaką mamy temperaturę? 14,8, 15,4, czyli takie 15 z kawałkiem. Więc lecimy z tematem. Pompa leci. No, temperatura nie jest taka sobie duża, choć jest ciepło na dworze, bo staram się już ograniczać zużycie prądu z wiadomych przyczyn. A więc test się zakończył, ale z powodu czasu. Więc zrobimy nietypową rzecz i lecimy dalej. Minęło dosłownie kilka sekund, no kilka minut, niż się coś skończyło. Więc lecimy dalej, zobaczymy, co z tego wyjdzie, jaka będzie faktyczna pojemność, bo nie zdążył. Dziwne, bo pojemność jest 82,5, a nie zrobiło 100 amperogodzin. Możliwe, że to jest wina temperatury, bo mamy takie 15,7 i takie 16,1. Troszkę się cieplej zrobiło, bo ja tutaj buszuję przy agregacie, więc dajmy jeszcze mu czas, aż doleci do tego 10,5, choć odbił troszeczkę. Damy mu czas. Test się zakończył po 27 godzinach, bo wiem, co zrobiłem źle. No tutaj mamy wyniki. Tutaj zegarek leciał non stop, więc 24 plus 5 dla mnie jak co. Zmierzymy sobie temperaturę.
15.5. 15.5. Dwa razy to samo. No. Czyli 15.5. Dobra. Wynik wyszedł taki, bo zrobiłem błąd. Zrobiłem błąd taki, że C20 powinno być 5 amper, a nie 3,75. 3,75 było dla 75. No i stąd wynik, że to musiało lecieć 27 godzin. 27 godzin to leciało. I wszystko jasne. Mój błąd. No, mam nadzieję, że nie miało to za bardzo dużego wpływu na wynik końcowy. Aż temperatura też była niższa niż powinna być, więc te 100 amperogodzin na pewno jest.